Witam serdecznie na połączonym posiedzeniu komisji. Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 26 listopada 2015 roku. Kultury, oświaty, zdrowia, rodziny, sportu, rekreacji i wypoczynku. Witam serdecznie pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, pana wicewójta. Witam zaproszonych gości w osobie pani Ilony Bogusz. Pani Ilona nam, proszę państwa, udzieli wyjaśnień odnośnie, mamy dwa punkty odnośnie realizacji programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeżeli będą pytania, to do pani się proszę zwracać. Witam pracowników Urzędu Gminy Sołtysów, wszystkich członków komisji i jednego mieszkańca naszej gminy. Proszę państwa, do proponowanego porządku posiedzenia są dwie zmiany. Punkt 9 dostaliśmy wszyscy wcześniej, już w ubiegłym tygodniu mailem, w ubiegłym albo początkiem tego tygodnia, że to jest zatwierdzenie taryfy, nie ścieków, tylko zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2016. To dotyczy wody. I proszę państwa, jeszcze dochodzi nam podpunkt 10 punktu 2. To jest, proszę sobie zapisać, uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Krótko nam wyjaśni to pani pełnomocnik, pana wójta, pani Gabrysia, jak dojdziemy do tego punktu. Proszę państwa, jest prośba po prostu, żeby podpunkt 7, 8 dotyczący tych oczyszczalni przydomowych zrobić pierwszym i drugim punktem, żeby panią ale nie zatrzymywać całą komisję po prostu. Chyba mi się wydaje, że nie ma sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Czy proszę państwa, są jeszcze jakieś uwagi co do porządku posiedzenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do podpunktu 7, który jest pierwszym. Przyjęcie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w lata 2016-2020. Jeszcze dziś, proszę państwa, dostaliśmy do tych dwóch propozycji uchwał uzasadnienie. Wcześniej dostaliśmy materiały bardzo szeroko opisane, naprawdę wyjaśnienia. Proszę bardzo, zaraz może przejdziemy do pytań, wątpliwości odnośnie programu finansowania. Pani Milania do dyspozycji. Proszę bardzo, kto jest? Musiał zacząć. No to proszę bardzo, pan radny Filak. Dobrze, to ja zacznę może od wniosków, które znajdują się na stronie 43 dokumentu, nie na wydruku, który jest strona 45. Zacząłem może takiego podsumowania, jeśli chodzi o te systemy, które są najczęstsze w kwestii oczyszczania ścieków. Z tego podsumowania wynika, że najkorzystniejszym rozwiązaniem na terenie gminy Porąbka będzie dofinansowanie oczyszczalni z osadem czynnym do wprowadzenia do gruntu lub do wód, czyli tak zwane oczyszczalnia z reaktorem biologicznym, która jest opisana na stronie 41 i 41. Moją wątpliwość poza tym, że rozumiem, że na tych terenach naszej gminy, gdzie jest miejska nasączona, które ma do czynienia z łami, linami i tak dalej, co nie nasączamy, jak najbardziej jest to rozwiązanie do przyjęcia, czy nawet w zasadzie jedne możliwe. Mam wątpliwość, jeśli chodzi o tereny, które znajdują się w starym powiecie rzeki Sowy. Szczególnie mam na myśli część Obiernic. Mamy do czynienia z gruntem niezwykłych powiem. Czy naprawdę powinniśmy ograniczać tych mieszkańców i na przykład w wypadku nie proponować w alternatywę tą oczyszczalnię z filtrem piaskowym? To znaczy tak. Generalnie w ogóle te oczyszczalnie biologiczne, one też są, wynikają z wymogów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mm-hmm. I po prostu to jest jakby taki warunek, one muszą być spełnione, te normy i te normy nam mówią, że to są te oczyszczalnie biologiczne. I tak właśnie to wygląda. Czyli rozumiem, że nie możemy zaproponować mieszkańców tych filtr piaskowych, bo nie spełniają norm, tak? No można ten filtr piaskowy jako jest dodatkowy sposób oczyszczenia, natomiast norma mówi, Wojewódzki Fundusz nie może być spełnione te normy i musi to być oczyszczalnia biologiczna. Czy pytam, bo będziemy musieli odpowiedzieć na mieszkańców na pytanie,
dlaczego akurat to rozwiązanie, no i oczywiście to akurat nie jest najtańsze z tych, które przedstawiamy. Ale to jest dofinansowane, więc to jest też jakby ten warunek dofinansowania. No one są, trochę uległy zaostrzeniu też te warunki, prawda, oczyszczania ścieków w tym nowym rozporządzeniu, które obowiązuje od 2015 roku, właściwie od 16 roku. I no, trzeba też będzie te ścieki kontrolować. Raz w roku musi być taka kontrola przeprowadzona i no, jednak to oczyszczanie biologiczne jest taka, że zapewnia takie oczyszczanie tych ścieków, które tutaj jest wymagane. Na mogę dalej? Proszę, proszę. Ktoś może już... No proszę, skoro pan jest przy głosie, to proszę wyczerpać. Nie jestem pewny, czy tak od razu wyczerpię, ale dobrze, spróbuję. A sobie pan coś przypomni to. Tak, kolejne moje pytanie dotyczy już bezpośrednio samego sposobu finansowania. Bo teraz tak, mowa tutaj jest o tym programie o pokryciu kosztów zakupu i instalacji, prawda? Czy w sytuacji, kiedy mieszkaniec zdecyduje się na samodzielną instalację? Czy wtedy też zostaną pokryte mu koszty, no rozumiem, zakupu, na zakup. Będzie miał faktury, prawda? Oczywiście, tak. Czyli nie wymagamy w tym programie, żeby koniecznie to było wraz z instalacją? Nie, po prostu musi być... Te faktury, które ma, tak jest, które zakup, ma, plus ewentualnie zakup i montaż, to będzie podlegało temu programowi. Oczywiście, z tym, że odbiorowi podlega, tak jak tutaj mamy, musi być odebrane przez gminę, żeby inspektor trafienia gminy. Chodzi o to, żeby było wiadomo, że jest to odpowiednio zainstalowane, ale nie ma obowiązku, żeby przedstawiać faktury. Czy te odbiory nie będą odpłatne? Nie zakładaliśmy. Bardzo dobrze. Teraz następne pytanie dotyczy już bezpośrednio finansowania. Mowa jest tutaj o programie, w którym maksymalnie 40% udzielonej pożyczki, tak to możemy nazwać, pożyczki na ten cel może zostać umorzone pod warunkiem przeznaczenia i na kolejne zadanie ekologiczne. Tak jest. Tak. Czyli jeżeli bierzemy, tutaj nawet tak to zastosowaliśmy, że umorzenie z tej pierwszej pożyczki jeszcze może być zrealizowane na kolejne te przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z tej drugiej również. Bo, ale właśnie, nie rozumiem. Bo założyliśmy w takie finansowanie, że bierzemy jakby na każdy rok oddzielną pożyczkę. A to właśnie też w celu takim, żeby można było od razu wykorzystać te pieniądze. I po zakończeniu zadania i spłacie połowy tej pożyczki za ten pierwszy rok, ona tam musi mieć minimalnie te 3 lata spłaty, można już ubiegać się o umorzenie tej pożyczki. To umorzenie można już przeznaczyć na sfinansowanie kolejnego programu. Dokładnie, kolejnego roku. Tylko, że to nie będzie w tym zaraz drugim, tylko prawdopodobnie w trzecim. No, rozumiem, że to będzie jakiś poszczególny. Dokładnie. Tak. A później na przykład będzie można czy na zadanie jakieś termomodernizacyjne, czy na jakieś, no jeszcze tam mamy jakieś ekologiczne. Tak, dokładnie. To znaczy termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, to też chodzi wymiana pieców. Natomiast teraz, jeżeli byłby program niskoemisyjny, no to wtedy tak, ale na indywidualne to niestety nie. Czyli wtedy musimy ewentualnie zastanowić się z rocznym wyprzedzeniem, czy nie przyjąć kolejnego programu na kolejne zadania ekologiczne dla mieszkańców. Można też oczywiście. Dobrze, a proszę mi teraz powiedzieć z punktu widzenia mieszkańca gminy. On składa wniosek do gminy, tak, o zaliczenie go w poszczególnych tego programu. Czy może to zrobić już po zakupie, czy musi to zrobić koniecznie jeszcze przed? Przed. To znaczy faktury, które jakby zaliczane są na poczet kosztów inwestycji, muszą być po momencie złożenia wniosku, ale to nawet nie tego wniosku przez mieszkańca, a wniosku naszej gminy do Wojewódzkiego Funduszu. Wystarczy, że będzie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu i od tej daty koszty już są kwalifikowane. Dobrze, czyli mieszkaniec zgłasza się do gminy, tak, wnioskuje o uwzględnienie go w tym programie, tak, tak? Jest. Otrzymuje informację, że została przekazana informacja dalej, tak to nas gminy. Zostaje złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu. W momencie przyznania środków przez Wojewódzki Fundusz zostaje podpisana umowa z mieszkańcem, ale już od daty
złożenia generalnie, jeżeli on, od momentu uzyskania tej informacji o wniesieniu tego do funduszu wojewódzkiego już zacznie wydatkować pieniążki. Tak, to w przypadku otrzymania środków one już się będą wydatkować. No, ale co w sytuacji, jak nie otrzymają? Proszę. No, bardzo ja bym chciała uwagę na ten fakt, że ja im się skłaniałam ku temu, żeby mieszkaniec wydatkował środki po podpisaniu umowy z gminą. No, bo te środki z wojewódzkiego funduszu z różnych przyczyn mogą być ograniczone, mogą być zmniejszone, może tych wniosków być więcej i nie wszystkie osoby się zakwalifikują, więc bezpiecznie będzie, kiedy ten wydatek zostanie poniesiony przez mieszkańca po podpisaniu ostatecznej umowy z gminą. Tak jest. A gmina rozlicza się z mieszkańcem, to wiadomo. Ale przed umowę bym nie wychodziła z rachunkami, bo się może okazać, że tym mieszkanie się nie zakwalifikuje po prostu z jakichś powodów. Program jest bardzo obszerny od pracowania, zresztą szczegółowym i tak z przyjemnością się go czyta. Niemniej jednak dla mieszkańca, który zobaczy takich kartek wydrukowanych, może stanowić istotną barierę. Dlatego ja bym prosił, żeby właśnie przygotować coś w rodzaju takiego algorytmu postępowania, co mieszkaniec ma zrobić krok po kroku. To znaczy, to jest w regulaminie bardziej określone. Taki przewodnik by się przydał. Taki dla mieszkańców. Tak na jedną stronę, klatka po klatce, co ma to zrobić. To byśmy mieli przewodnik. Teraz idąc dalej. Mamy jakiś tam kosztorys na wykonanie tego zadania, tak, jako inwestor. Otrzymałem informację z gminy, że te środki zostały przyznane, podpisuję z gminą umowę, tak? No i właśnie, do tej umowy muszę dostarczyć ten kosztorys. To znaczy tak. Ja jeszcze nie zacząłem wydatkować, tak jak pani skarbnik powiedziała, prawda? No bo nie wiadomo, czy zostanie to rozliczone. No i teraz przychodzę do gminy i gminie, no mam właśnie pytanie, prawda? Jaki będzie koszt wykonania tej instalacji? To znaczy w momencie składania wniosku właściwie nie podajemy. W momencie składania wniosku tak, ale co z chwilą w umowie też jeszcze nie jest określony koszt tego. Teraz popatrzmy, bo ja teraz nie wiem, jak to wyciekło. No, bo to jest tak określone. Dokładnie 6 tysięcy, zawsze można kogoś z listy rezerwowej jeszcze, bo efekt dokładnie... No tak, do samego spodobu można kogoś z listy rezerwowej. Dodatkowe środki i wtedy można kogoś z listy rezerwowej.
No dobrze, czyli dostarczam, powiedzmy tam 20 tysięcy złotych, 80% z tego jest obliczane i mam to później więcej niż 6 tysięcy, czyli maksymalnie dostaję 6 tysięcy w formie zwrotu na konto. Wskazane tak, w ten sposób. Tak. Udokumentowanych wydatków fakturą. Tak, tak. Nie dostaję to, jestem fakturą. Ale może być, bo jak ktoś wykonawca nie jest zarządcem, no to faktycznie rady nie wystawi. No. Ale musi być działalność gospodarczej. Ja tak to my tak ją uwzględniamy, tak? No dobrze, to teraz jak już w tym głosie jestem. Kryterium przydziału pierwszym osobom to jest, rozumiem, kwestia kolejności składania wniosków? A teraz rozumiem, że ustalamy określoną ilość w stosunku do poszczególnych sołectw, czy w ogóle do gminy? W ogóle do gminy. Do gminy. Do gminy. To się będzie działo. Ile na rok? Czy przewidujemy składanie tych wniosków w formie papierowej, materialnej, czy również w formie elektronicznej przy użyciu pełnych? Nie rozumiem. Zaraz po północy w tym dniu, kiedy przyjmiemy wnioski, zacznie się dziać. Proszę Państwa, dwie osoby, tych rozmawiają, a dwie tematy, ale przepraszam. Pani Sołtys, dwie osoby tylko rozmawiają. Przepraszam. Pani wyjaśnia, pan pyta. To znaczy ja dziękuję na razie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma pytania do Pani? Proszę bardzo, bo ja też mam, ale najpierw nie pada Pan Państwu. Jeżeli to mam pytanie, dziękuję bardzo. Ja proszę Panią, czy też prawda, jak to wygląda ze strony prawnej ustawowej, na przykład jak robi ktoś z sąsiadem, dwóch sąsiadów robi, czyli czy musi być w myśl przepisów ta oczyszczania w granicy? Bo tak słyszałem. Nie słyszałam. Może być w granicy. Może być, ale nie ma takiego. Na przykład tam są przypadki podane, że na przykład można dużo oczyszczania nawet na przydomem. Gdzie wtedy w granicy to robić? Nie. A mi to nawet powiedział jeden znajomy z projektantów, co robi, że to teraz powiat wymaga takie coś, że musi być to w granicy. Nie słyszałam o tym. Jeżeli ktoś wyraża zgodę i to jest na zasadzie oświadczenia o prawie do dysponowania. Czyli jak sąsiad robi, to wszystko musi być. Sąsiada robi i ja bym odwrotnie. Musi być na piśmie, bo potem, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo czasem różnie się dzieje po latach. Przepis tego nie wiem. Nie słyszałam tego. No tak się zastanawiam, jak czytałem trzy budynki teatry. Dziękuję bardzo. To mogło się pojawić w związku z tym, że jeżeli nie ma zawartej umowy, bo pisemnej, tak tutaj zostało powiedziane, to wtedy budowa takiego urządzenia w granicy nakłada zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązek utrzymania przez wszystkich sąsiadów. Więc to może być forma zabezpieczenia w momencie, kiedy nie ma umowy. Ale jeżeli jest zawarta umowa między trzema sąsiadami, że u pana Kowalskiego robimy naszą wspólną i zobowiązujemy się do solidarnego ułożenia, no to wtedy nie ma znaczenia, gdzie ona fizycznie się znajduje. To chyba zrozumiałem, że tak się sąsiedzi by się dogadają między sobą, żeby to wspólnie utrzymywać. Może lepiej o to mówić. Mówią lepsze słowo, bo jak się dogadają, to potem się czasami rozkłada. No właśnie, oczywiście już nie jest i nie może już nie być. Dziękuję bardzo. Czy proszę Państwa, odnośnie tych dwóch projektów uchwalonych w oczyszczalni, ma ktoś jeszcze pytania do Pani? Proszę bardzo. Tak, wszyscy gadają. Czy ma ktoś jeszcze pytania? Proszę, pan w przypadku właśnie robienia takiej oczyszczalni wspólnie przez trzy domy, na przykład trzy gospodarstwa, to ta dotacja jest rozliczana na trzy gospodarstwa? Tak, ale trzy gospodarstwa, ale po 4000 wtedy jest powiedziane. Maksymalnie 4000. Chyba, że po prostu będzie tańsza, nie? No bo chodzi o to, żeby też nie przekroczyło tych 80% wartości całej inwestycji, a na każde gospodarstwo to się liczy równo. Jedna inwestycja, a wszyscy część się stają gospodarstwem. Bo pani mówiła po 4 na głowę. To jest tak, jak było powodziowe, wszyscy po 6 tysięcy. Nie więcej niż. Proszę, najpierw może jeszcze ktoś ma pytanie.
pytanie, proszę bardzo. Członku komisji, pan Kocenka, proszę. Proszę Państwa, Państwo sobie zdają sobie sprawę, że ten program to w zasadzie w niewielkim zakresie tylko załatwia nam sprawę ochrony środowiska w zakresie zrzutu ścieków bytowych do środowiska. Szczególnie na terenie gminy, na terenie Zwolnictwa Porąbka, na terenie Zwolnictwa. Ta ilość budynków, która na dzień dzisiejszy jest zgłoszona do programu, to niewielka. Ale to można rozszerzać. No, ja sobie zdaję z tego sprawę, że 65 budynków rocznie, no nie wiem, jak jest na dzień dzisiejszy, jaka jest skala inwestycji, znaczy budowy nowych budynków na terenie gminy. I w zasadzie każdy albo musi mieć wybierany albo wybierane, szczelne. A jak nie to przy domu oczyszczamy ścieków, jeżeli nie ma możliwości przyłączenia się do kanalizacji z gminy. Ale stare powiedzenie nasze mówi, że lepsze jest niż nic. Więc może to będzie stanowiło jakiś dobry początek. Dobry przykład do tego, aby zwiększyć starania o ochronę środowiska w gminie, w gminie szczególnej, która nie tylko, że jest położona jest na dwóch olbrzymich zbiornikach wody, to jeszcze ma dwa ujęcia, które wody będą siebie. Proszę Państwa, wielokrotnie tutaj przy okazji dyskusji o kanalizacji, o ochronie środowiska my podkreślamy, że na terenie naszej gminy jest szereg budynków, które dysponują niewielkimi działkami. Taka jest powierzchnia konieczna do tego, aby zrealizować taki przydomowy oczyszczalnictwo. To są te odległości, które tutaj są określone, czyli od budynku musi być 5 metrów. Tak, 5 metrów od budynku. Przepraszam, że podpowiedzmy. Już zaraz. 3 metry od granicy. Zaraz, moment, bo ja patrzę, bo gdzieś tam mam ten wniosek, że się I tak, tutaj mamy faktycznie te odległości od granicy działki 2 metry, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 5 metrów, studnia 15 metrów, no tutaj jeżeli są studnie to już ogranicza trochę, ale można szukać jakiegoś rozwiązania. Rurociągi 1,5 metra i kable 80 cm. Już to pokazuje, znajcie sobie Państwo sprawę, że ilość beneficjentów możliwych, już mieszkańców, którzy będą mogli wziąć udział w tym programie, jest naprawdę ograniczona. To już niezależnie od programu, bo to są warunki, które po prostu... Dlatego ja mówię, o pewnych możliwościach przystąpienia do programu. Mieszkańcy powinni to wiedzieć, jakie te ograniczenia są. Powinno to być wyraźnie wytłumaczone, jakie są tutaj. Bo oni się będą zgłaszać do programu, a potem się okaże, że oni nie spełniają wymogów w tym zakresie. To znaczy oni zgłaszając się do programu już powinni mieć dokumentację przygotowaną. No właśnie, tego muszą ponieść koszty najpierw po to, żeby zdecydować. No, są to pewnego rodzaju ograniczenia natury administracyjnej, które mogą zniechęcać co niektórych do tego, żeby wziąć udział w programie. Niestety w tych dwóch sytuacjach, gdzie wymogi wszelkie muszą być zachowane. Kolejna kwestia, jaki jest koszt utrzymania rocznie? Koszt utrzymania oczywiście, prawda? W przypadku, no to jest przede wszystkim koszt wywozu. I to jest, zakłada się, że takiej rodziny 4-5-osobowej to jest raz w roku wywóz takiego osadu. No bo musi być część tego osady czynnego, który tam cały czas jest. Natomiast ten dokładnie czas zużycia. Zdaję sobie Pani sprawę, że tego typu przestrzeni wymagają stałego nadzoru. Ktoś musi sprawdzać, kontrolować. I jest koszt na pewno. Odczynniki w tym bazie i tak dalej, neutralizatory, więc. To tak, wszystko musi pracować tam, prawda? Nie jest tak, że gdzie jest samoczynnik. To są określone koszty, które też trzeba wziąć. Są koszty za sprawdzić. Mamy założone w ten sposób. Thank you.
Koszty eksploatacji są tutaj policzone 545 zł. W tym jest ten jeden raz w roku wywóz, około 3 do 4 metry sześcienne 100 zł. Energia elektryczna to jest około 300 kWh na rok po 65 groszy, to jest 195 zł przyjęte i badanie, no to jest to 250 zł, czyli gdzieś 545 zł. Kwota ta nie obejmuje ewentualnych opłat z tytułu opłat związanych z odprowadzeniem wody do źródła. Do 5 metrów sześciennych nie ma takiego. Na razie. No, ale nie możemy tak ładnie. Ale potencjalnie taka możliwość istnieje. Nie wiem, co to znaczy 5 metrów sześciennych. Czy to będzie 5 metrów sześciennych wody, jak wyliczone będzie na podstawie zużycia wody. Bo jeżeli wie pani, na podstawie zużycia wody, to 5 metrów sześciennych wody zużyć w ciągu roku. Ale nie w ciągu doby. W ciągu doby. To nie ma, nie ma. W zależności od tego, do czego odprowadzamy, bo te ścieki oczyszczone, to są też różne warunki, czyli parametry musi spełniać ten ściek oczyszczony. Muszą być badania wody. Można odprowadzać bądź na grunt płacny, to jest takie najbardziej pożyteczne. A jest to badanie wody w krańcach 80 do 390 zł. Zależy, bo właśnie. W zależności kto bada, a musi to być laboratorium atestowane na dzień dzisiejszy. A badanie wody w Anglii, która posiada takowe laboratorium, to jest w krańcach 290 zł. To jest dość duża kwota, nie wiadomo jak, ile będzie trzeba razy w roku. Razy w roku, ale tutaj dzięki temu, że znaczy przez to, że to jest poza aglomeracją. Na przykład teraz problem jest, jeżeli ktoś ma oczyszczalnię przydomową i mają w aglomeracji, bo ona powinna spełniać wymogi takie same jak oczyszczalnia główna w aglomeracji. Wtedy okazuje się, że może to być na przykład 12%. Także mamy, to co pani powiedziała, w aglomeracji, duża aglomeracja. Tak, ale tutaj mamy problem tylko poza aglomeracją. Duża część jest poza aglomeracją. Jest objęty tymi niższymi standardami, ale część jest objęta tymi wyższymi standardami. Wyższe standardy generalnie występują tylko tam, gdzie jest wybudowana kanalizacja. Dokładnie, tam gdzie jest kanalizacja. Plus niewielki odcinek Kobiernica przy ulicy Zawiernica. Tak, to ja mówię o tym terenie, który należy do aglomeracji, prawda? A znajdują się które nie są przyłączone do kanalizacji w różnych przyczyn. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Zawiercki, proszę, proszę. Ja nawiązuję do wypowiedzi kolegi Filarskiego, chciałem po prostu tak zapytać, bo ja słucham, czy jest możliwość właśnie, czy to była forma ulotki, żeby to, co mówiliśmy teraz, zebrać to na OCD, bo do czego zmierza? Chodzi mi o taką rzecz, że każdy sobie mógł na prosty sposób sprawdzić, czy on się kwalifikuje, czy nie. Bo według mnie po co te najazdy na urząd, pytania i tak dalej, jak on sobie weźmie ulotkę, tu 2 metry, tam 5 metrów, tu są okna, tu mnie nie puszcza, tu puszcza, tu trzeba 5 metrów, ja mam 3,5 i wtedy najwyżej dzwonię, pytam się, czy po prostu przeskoczę to, czy nie. Ja myślę, że to usprawniłoby to dużo. I na stronę internetową, gdzieś tam jeszcze. Poza stroną jeszcze taka forma dostępna dla osób, które nie będziesz korzystać. No to niekoniecznie pomoc dla tych, co do 60 parę osób, tylko w ramach kandydata. Jakie są kryteria? Na chłopski rozumiałbym to tak nazwał. To spełnia, angażuje się. O! Dziękuję. Pan Filarski jeszcze. Proszę bardzo. Planowanych rocznych kosztów utrzymania. Rozumiem, że te badania będą co roku przez cały okres eksploatacji. Tak. No.
Przy czym gmina przez, no, kto będzie je sprawdzać. Na pewno przez 5 lat trwałości, a potem no to podróżki, ale to też... A później, przepraszam, że ten system aktowy nie będzie sprawdzał po 5 latach. Bo tam, przepraszam, jeszcze takie zaznaczenie, że jeżeli do badania mieszkaniec nie da, to jest dofinansowanie. Tak jest. Ale tylko w okresie tych 5 lat. Później kto to kontroluje? Potem wiosną. Ale po 5 latach? Wioś może kontrolować, a może też gmina. Oczywiście gmina ma takie uprawnienia. Mhm. Ale nie ma już takiego obowiązku. To tam już jak gmina sobie do tej pory. Więc wracając do tych planowanych kosztów, ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę, Pan Radny Kocenna wspominał o wysokości tych kosztów. Ja uważam, że jednak w stosunku do tych gospodarstw, które są objęte kanalizacją, to jest to ciągle jednak znikomy koszt, prawda, gospodarki odpadami, nieczystościami. No bo ludzie tyle płacą za kanalizację, jak jest duże gospodarstwo, w ciągu 2 miesięcy. Prawda? A my tutaj mówimy o opłacie rocznej jakiejś tam planowanej. To jest jedna moja uwaga. Natomiast druga jest taka, czy pytanie w zasadzie. Czy zakupiona oczyszczalnia, zakupione urządzenie musi spełniać jeszcze jakieś dodatkowe parametry i musi spełniać jakieś dodatkowe wskaźniki, czy wystarczy to, że spełnia polskie normy i znajduje się w legalnym obiegu handlowym? Bo mam do czynienia z takim doświadczeniem własnym, prawda, kiedy instalując swoje oczyszczalnię, no zapłaciłem za urządzenie około 60% nawet, no to powiedzmy, że 50% więcej niż gdybym kupił podobne, ale jednak nie takie samo w jakiejś tam sieciówce budowlanej, tak, no już nie chcę wspominać, żeby nie było reklamy, w jakiejś tam sieciówce, prawda? I tu jest moja wątpliwość, czy my będziemy żądać od naszego mieszkańca, który jest inwestorem, przedstawienia jakichś dodatkowych dokumentów, czy wystarczy to, że to urządzenie, które on zakupił, tak jak powiedziałem, spełnia polskie normy, jest dopuszczone do sprzedaży jako oczyszczalnia tego typu z reaktorem, tak? No i jest w obiegu handlowym tyle. Czy będziemy jeszcze czegoś od niego wymagać, że ta akurat badań, jego spełnia coś tam, tak? Wyniki badań potwierdzające, że... No. Że ale to już po inwestycji. Ja pytam za nim, prawda? To już jest pewne ryzyko. Na pewno testy, normy i ta norma szczególna, która... Bo powiedzmy sobie szczerze, są różni producenci, a wszyscy deklarują te same parametry. No właśnie. Myślę, że to już jest kwestia mieszkańca, czy podejmie ryzyko, że może nie osiągnąć parametru. No dobrze, a co w tej sytuacji, jeżeli mieszkaniec kupi, tak jak powiedziałem, no, niektórego producent deklaruje pełną zgodność, normami, deklaruje osiąganie określonych wskaźników pomimo prawidłowego wykonania. Bo pomijam kwestię jakiejś fuszerki wykonawczej, tak? Ale pomimo prawidłowego wykonania, jednak nie osiąga tych wskaźników. Co wtedy? Mogą one wynikać z nieprawidłowej eksploatacji oczyszczalni. Dobrze, to zakładamy, panie Tomaszu, że wszystko jest prawidłowe. Pan i ja sypiamy tam, że te oczyszczalnie przez 2 miesiące wszystko odbywa się idealnie. No to ja myślę, że to gwarancji powinien dać producent, tak? No, ale dobrze, ale co z tym dofinansowaniem, które już mieszkaniec dostał? A jego urządzenie nie spełnia wskaźnika, prawda? Co wtedy się dzieje? Bo to, że on sobie może, czy nawet powinien sądzić producenta, to odrębna kwestia, tak? Kwestia postępowania cywilnego, odszkodowanie, być może o wymianę, o zwrot i tak dalej, tak? Spraw konsumenta. Ale co z tą dotacją? No właśnie o to pytam, nie? Nawet jeżeli on dba, żeby to działało prawidłowo, nawet jeżeli prawidłowo zostało wykonane. Jak inwestor sobie wymyśli, że jedzie akurat do sieciówki i kupi takie, to projektant go nie przekona, tak? On mu przygotuje projekt pod określone rozwiązania, a inwestor je zrealizuje. Tym bardziej, że tu mamy do czynienia z pracami, które są generalnie objęte zgłoszeniem, a nie pozwoleniem. Przecież zaraz to też sprawdza w jakiś sposób zdolność. Dlatego, że on na papierze będzie miał wszystko. A to już jest należy końcowy efekt. Jeżeli nie ma uzyskanego wyniku, niestety zwrot. A jakiej też pewnie w wypadku robić sobie te badania. Czy do czego zmierza moje pytanie? Zmierza do tego, że będzie konieczność również informowania o tym mieszkańca, tak? Żeby on sobie zdawał sprawę z tego, że jeżeli zakupi jakieś najtańsze, powiedzmy, urządzenie, tak, a nie spełni później tych wskaźników, ponosi ryzyko zwrotu dodatku.
żeby mieszkaniec był tego świadomy, a nie działał w dobrej mierze, kupił najtańsze, tak? Dostał dofinansowanie i potem nagle się okazuje po 2 miesiącach, że mało pracy. Tak, właśnie też regulaminy są do wyjścia, jak zrobił pierwszy. No, że to jest dosyć istotne, prawda, z punktu widzenia naszych mieszkańców. Wykupić. Dać go na kapustę nie przejdzie. No niektóre niewiele się różnią. No jak się patrzy, to faktycznie to można. No, 5 miesięcy. Jeszcze pan koncentrował. Można jeszcze słowo, panie przewodniczący. Panie radny Laski, w paragrafie 7 projektu umowy są określone zasady, kiedy załącznik do regulaminu. Tylko jak już mówiłem, tu mamy piękne, duże opracowanie, tak? Wydaje tak, się, że... ale każdy dotowany mieszkaniec zawiera umowę, w której jest paragraf określający sytuację, w której będzie musiał ewentualnie wrócić dotację. Zgadza się. Ale ja i tak jestem zdania, że powinniśmy dodatkowo jeszcze zwrócić na to uwagę. Nie możemy wskazywać producenta. Nie. Ja mówię, żeby zwrócić uwagę na ewentualne konsekwencje, prawda? Bo wiadomo, że mieszkaniec podpisze ten regulamin, nawet potwierdzi, że go przeczytał, a zapewne przeczytał na Google. No. 80% ludzi nie czyta właśnie. Tutaj jeszcze do wniosku będzie składane to oświadczenie, które właśnie też jak gdyby podkreśla, co gdzie się oświadcza, że spełnia tę normę. Ale to tutaj my się zabezpieczamy jako samorząd. Przecież to nie jest żadna tajemnica. Lepiej, żeby ten mieszkaniec potwierdził. Znaczy wiesz to po prostu, żeby to było uwypuklone w tej lotce, czy jakąś tam formę, ewentualnie przyjmie. Dziękuję. Pan koncentrator. Wielona dotacja stanowi dochód w znaczeniu finansowym. Trzeba go wkładać w picie? Z tego co wiem, to nie było takich przypadków, bo akurat w mojej gminie była realizowana niska emisja i podobnie by wtedy myśmy się zgadzali do indywidualną interpretację i nie było tego. Ale tutaj no, pewnie też jeszcze trzeba by było wystąpić o to. Ale to dopiero przy rozliczaniu. Proszę Państwa. Ja mam jeszcze, proszę Państwa, do Pani Ilony pytanie. Myśmy kiedyś na ten temat rozmawiały, a teraz miałam coś, co uważam, że na pewno muszę się tak dokładnie zająć, bo musi się znaleźć również w moim przekonaniu taki zapis w jakimś dokumencie, albo w tym regulaminie, który będzie uchwalać Rada, albo w umowie o cesji praw. Jest. To. Mm-hmm. O co mi chodzi, proszę Państwa? Otóż no, miałam taką informację, takie pytanie od moich zaprzyjaźnionych koleżanek skarbniczych z innych gmin, co robi w takiej sytuacji. Na przykład jestem właścicielem domu i staram się o dotację, mam umowę dotacyjną i w tym momencie ten dom sprzedaję. Czy ta dotacja przechodzi na nowego właściciela, jak to się ma odbywać? I prosiłam właśnie Panią Ilonkę, żeby to rozstrzygnąć w tej, w jakimś dokumencie, czy w regulaminie, czy w regulaminie, żeby była potem jasność, czy ta dotacja przechodzi na nowego właściciela, czy on się musi od nowa starać, czy tamten wraca i tak dalej. Bo to takie sytuacje były drażliwe w innych gminach, a tak czasami się kontaktujemy, no i ten temat już wypłynął. Ale jest ten zapis. Jest zapis, jest w regulaminie, a nie wiem, mogę chyba też powiedzieć, ale już teraz nie mam pamięci. W regulaminie jest na pewno, że przechodzą prawa na nowego właściciela. Czyli on jest zobowiązany po prostu do dalej tą trwałość zachowywać przez te 5 lat. To proszę Państwa, ma jeszcze jakieś wątpliwości, zapytania, niejasności do Pani Ilony odnośnie obydwu projektów, bo to jedno już pytaliśmy, jedno z tych się wiąże, wiadomo. Dotacja i... Przy założeniu, że zostanie ten projekt przez nas przyjęty, od kiedy miałby ruszyć program? Od momentu przyjęcia można już było ogłosić nabór, no i do lutego przyszłego roku. Do końca lutego byłby nabór. Trzeba by już zdecydować, komu przyznaję. Nie, nabór był. A nabór? A później po weryfikacji wniosek do wojewódzkiego funduszu, tak gdzieś no, od wiosny, taki później, to może zacząć realizację. Dziękuję. Czy proszę Państwa, ze strony Państwa nie ma już więcej niejasności, pytań do Pani, żeby nie zacząć, jeżeli nie to... Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeżeli Pani ma ochotę sobie z nami... Ja bardzo chętnie, ale mam taką małą dziewczynkę w domu, która na mnie czeka. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. W takim razie, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie 2 projekty uchwały.
Pierwszy projekt to jest w sprawie przyjęcia programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Pasuje? Czy jeszcze 14 osób obecnych. Dziękuję. Drugi projekt uchwały, proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na cele związane z realizacją programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020. Przepraszam Panie Przewodniczący, mogę jeszcze zadać pytanie? Proszę. Do tej uchwały. Tak. Pytanie dotyczy cały czas tego terminu. Od którego dnia następuje nabór wniosku? Nie doszukałem się daty, chyba że coś przeoczyłem. Nie, ja coś czytałem, to mi że do końca grudnia tylko... Bo mamy program. Będę musiał szukać, czy zgłoszenie robić do urzędu gminy, czy... Mamy przyjęty w tym się szukać. Do końca grudnia tam jest zaznaczone. Taki termin był. To znaczy nie, no po przyjęciu uchwały, bo regulamin tylko co wiem idzie do tak naprawdę prawda? Czyli po zatwierdzeniu, po braku obligacji, w zasadzie w ogłoszeniu, w tym momencie następuje ogłoszenie na dół wniosku. Po prostu jak się uchwała uprawomocni, tak można by powiedzieć. Tak. Ale wcześniej jeszcze urząd informuje tak mieszkańców, że od dnia takiego i takiego następuje nabór wniosków, tak? I wtedy ta data jest tą datą graniczną. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przeczytałem już treść projektu drugiej uchwały. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tak, proszę Państwa, mamy to ten nowy punkt dzisiaj, pod 10. Ale ja bym naprawdę, proszę Państwa, ja nie będę krzyczał. Jak głośno potrafię, mój ja nie krzyczę. Proszę Państwa, jest podpunkt 10, może zrobimy teraz, bo ten uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i narkomanii, tośmy już, proszę Państwa, uchwalali, tylko tutaj Pani Gabrysia wytłumaczy, bo gdzieś mi to tłumaczono, tam są po prostu drobne braki były tylko. Przejęzyczenia w ten sposób. To bym udzielił, teraz przeszedł do tego. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, to tylko w kwestii formalnej. Tak? Tak? W Andrychowie jest sesja Rady Miasta. Tak? I właśnie Rada zdecydowała o wystąpieniu Sędzówka. Zagłosowało 15 radnych, jeden się wstrzymał, 4 było przeciw. No możemy poruszyć ten temat jeszcze w obronnych wnioskach. Ale ja to tak w PKS-ie. Będzie punkt PKS-u. Dobrze, to Pani Gabrysi oddała pełnomocnikom głos. Proszę bardzo. A więc decyzją Wydziału Nadzoru konieczne jest wprowadzenie do programu gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii. 3 poprawki, 2 dosłownie kosmetyczne, tak ujmując, a jedna dotyczy wyłączenia preliminarza wydatków z treści programu, a więc 2 ostatnie strony, jakie Państwo dostaliście programu w październiku, zostają wyłączone. Kolejna poprawka kosmetyczna, o której wspominałam, to dotyczy... Jeszcze tylko dopowiem, że to jest omawiana uchwała, która była podejmowana 27 października. Tak. I ona była przez miesiąc w nadzorze prawnym do ocen i wczoraj żeśmy dostali właśnie informacje z Wydziału Nadzoru, jakie są ewentualne uwagi. Pani, która kontroluje nam uchwały, powiedziała, że ona no niekoniecznie nam rozstrzygnięcie nadzorcze będzie chciała wydać względem tej uchwały, bo są to kosmetyczne 3 rzeczy, że jeżeli po prostu poprawimy sobie tą uchwałę na najbliższej sesji we własnym zakresie, a ona proponuje w związku z tym, że jest to program, żeby on funkcjonował w obrocie, w tekście takim no, całościowym, a nie zmiana do uchwały z października, bo jest to nieczytelne, żeby na najbliższej sesji uchylić w całości uchwałę z października, natomiast teraz 1 grudnia przyjąć nową treść i ona będzie właśnie, mówi, że tam był ujęty w tym październikowej uchwale preliminarz wydatków.
uważa, że on nie powinien po prostu być uchwalony przez Radę, proponuje go wyłączyć. Więc będzie wyłączony. I dwie takie kosmetyczne rzeczy. Proszę właśnie to... Tak, ja zacytuję może zdania, które są po prostu do poprawy, a mianowicie było zdanie: i tak za uczestniczenie w danym posiedzeniu komisji wypłacane będą wynagrodzenia. Takie jest zdanie poprawne, a było wcześniejsze: i tak za posiedzenie komisji będą wypłacane wynagrodzenia. Po prostu drobna sprawa, ale... Znaczy była ujęta liczba noga, że dane diety są wypłacane i było ujęte za posiedzenia. I pojawiało się pytanie, czy te diety będą za 2, 3, 4 posiedzenia? No nie, one będą za jedno posiedzenie. I prosiła, żeby przyjąć liczbę pojedynczą. Czyli za posiedzenie, nie za posiedzenia. I jeszcze jedna rzecz. Też zacytuję zdanie: półkolonie dadzą dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, ale również pozwolą na udział w programie socjoterapeutycznym. I brakło tego, że o udziale w programie socjoterapeutycznym, a z tego względu, że po prostu no, pracuje się na różnych programach i... nie wydrukowano. Tak, po prostu to zamazane. Ja dzisiaj Państwu przesłałam na maila całościowy ten program. Jeżeli jest życzenie, to jeszcze raz go skseruję na jeżeli na ktoś ma życzenie, to proszę powiedzieć Pani Asi, czy kserować. Przesłuń, tak. Dzisiaj przesłałam ten projekt dokładnie, tak, na maila. Czy są, proszę Państwa, jakieś pytania? Bo to mi się wydaje, że naprawdę to drobne takie kosmetyka, poprawki. Nie ma. To daję ten projekt uchwały pod głosowanie. Kto tam siedzi? 13 osób za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. Dostaliśmy materiały, informacje. Bardzo dużo cyfr, wysokie kwoty pieniężne. Wnioski. Proszę bardzo. To Państwa, czy są pytania, czy najpierw? Mi się wydaje, że zaczniemy od pytań może. Czy rozmawiać? Pierwszy punkt. Gospodarka odpadami komunalnymi, panie. Mamy coś innego. Mamy informację szeroką. Mamy w uwagach dodatkowych wyszczególnienia kilka gmin, jakie są stawki, żebyśmy sobie mieli porównanie naszej gminy. Proszę, kolega przewodniczący. Bo z tego tutaj patrzę z roku na rok rosną zaległości właśnie, jeżeli chodzi o wpłaty zagospodarowane tymi odpadami. Tu jest mowa o tym, że należy podnieść cenę zagospodarowania, a to jest też zależność od tych zaległości od mieszkańców. Ja może odpowiem. Proszę. Jeżeli chodzi o ściągalność, to jeżeli chodzi o 2013 rok, 2014, to wyszłam z tyłu, bo od tej zmiany ustawy jednak Wąska może ściągać należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tytuły wykonawcze, które zostały wysłane, są na bieżąco ściągane od dłużników, z tym, że wiadomo, jeżeli nie ma możliwości ściągnięcia, to dajmy informację, że na przykład nie ma, gdy jest tytuł wstrzymany, to było, nie ma z czego ściągnąć. Jeżeli chodzi o bieżące zaległości 2014-2015 rok, no to sprawdźcie, na przykład teraz ostatnia rata jest do końca listopada płatna. Jesteśmy przed wysyłaniem jutrzejszym upomnień. Zawsze po upomnieniach ta ściągalność też jest większa. No a zresztą musimy czekać na tutaj już działania urzędu skarbowego. Czyli innej możliwości nie ma, jeżeli do ściągalności? Generalizuje wszystkich, ale niektórzy świadomie tego nie płacą po prostu, bo wiedzą, że nie ma możliwości od nich wyegzekwowania tych płatności. Tak, takie przypadki się zdarzają, ale tak samo było na początku właśnie 2013 rokiem, kiedy to myśmy wstrzymali jakby egzekucję i ja zajmowałam się tym, że wysyłałam na początku tytuły wykonawcy do mieszkańców, którzy po prostu nawet na to nie reagowali, a kiedy już Urząd Skarbowy zaczął zajmować konta, to teraz nawet osoby, które po prostu miały spore zaległości, przychodzą i te, które po prostu mają ściągane, to wpłacają na bieżąco, też spływają te pieniążki.
Ale tak ja mówię, no innej możliwości nie mamy. Tak samo jest, jeżeli chodzi o podatki, to jest egzekucja przez urząd skarbowy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? No bo widzimy, proszę Państwa, jak to sumując, że na te 10 miesięcy już widzę Pana, że mamy jesteśmy na straty po prostu. Pan Kocerza, proszę bardzo. Proszę Państwa, zestawię informacji, jakie otrzymałem, wynika, że jeśli około 1300 mieszkańców no, nie płaci za śmieci, więc nie wiem, czy rzeczywiście tylu, bo jeżeli jest 13 700, tak? Jest w systemie zarejestrowany, gmina liczy ponad 15 tysięcy, jest jakiś tam maleńki dodatki, gdzieś około 1300 mieszkańców. Nie jest w systemie, więc nie wiem, czy oni rzeczywiście nie przebywają na terenie naszej gminy. Wyjechali za granicę, przebywają na studiach, z jakich powodów jest pewna wątpliwości po temu, czy rzeczywiście ta liczba odpowiada rzeczywistemu stanowi. Jeżeli chodzi o to, to my do każdej deklaracji podpinamy oświadczenie. Na przykład w okresie październikowym zdarza się wiele najwięcej, dlatego że studenci wyjeżdżają na studia i czasem zdarza się, że często w czerwcu osoby zgłaszają się, chyba że przychodzą w przypaniu, ale ja nie będę zgłaszała się zmiany, bo córka, syn na przykład zostałem, cytuję, w Kraków najwyżej w pracy i tam zostają, więc każdorazowe obniżenie, no to za zgonami, to wtedy dokładamy akt zgonu, ale w każdej takiej sytuacji jest dołączane oświadczenie, że właśnie dana osoba tak wyjeżdża poza teren, no a też nie możemy tutaj wymagać, więc tego nie wymagamy. A jeżeli chodzi o kwestie wzywania też, to my cały, na bieżąco też wzywamy, jeżeli chodzi o kwestie urodzeń, cały czas weryfikujemy. Jeżeli ktoś się urodzi, nie zgłasza, to my wzywamy, naliczamy opłatę od dnia narodzenia dziecka. Więc staramy się to kontrolować. No i wiem o tym, że na pewno są przypadki, kiedy nie wychwycimy wszystkich, ale... No bo jest to dość dużo, jest to chyba 8%, tak gdzieś cirkę by było, prawda? Ze stanu mieszkańców, którzy nie będą zrobić dokładnie sobie do przyczyny. Natomiast system funkcjonuje trzeci rok, tak? Teraz? Dwa i pół roku. Na początku uruchomienie tego całego systemu no, pociągało za sobą jeszcze szereg innych kosztów, typu zakupy programów, wyposażenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to musiało być pokryte z tego, co wnosili mieszkańcy, prawda? Bo żadne inne fundusze nie mogły być na to przeznaczone, bo to ma być samofinansujący się. I po upływie 2,5 roku stwierdzamy także, że nam koszty rosną funkcjonowania tego systemu, a zakładając, że część tych kosztów obowiązkowych na uruchomienie systemu, one już zostaje poniesione, więc albo powinna następować jakaś tam stabilizacja ewentualna, albo niewielki wzrost, biorąc pod uwagę to, że bardzo dużo mieszkańców na początkowym etapie funkcjonowania systemu wyzbyło się z rzeczy zaliczanych do odpadów komunalnych, chociażby te wszystkie wielkogabarytowe odpady, których naprawdę były straszne ilości. Natomiast na dzień dzisiaj jest tego wszystkiego jest coraz to mniej. I nie wiem, czy w międzyczasie zwiększyły się opłaty z tytułu wywozu na wysypisko Bielska Białej do zakładu? Tak, to jest wskazane. Ale jeżeli chodzi o na przykład samą kwestię popiołu, to cena wzrosła za tonę w tym momencie z 10 zł na 60 zł. To jest jeden fakt. Drugi oczywiście, że jeżeli chodzi o ilość oddawanych odpadów, ona wcale nie maleje, a nawet wzrosła. Około 300 ton rocznie, więc tak samo to cały czas rośnie. Wcale to nie tak, że myśmy też teraz myśleli w sumie, że będzie pół wielkich obszarów, a tutaj się okazuje, że cały czas te wielkości, zwłaszcza odpadów zielonych, są ogromne. Nie ma tutaj spadku, jeżeli nie się kwestii. Uruchomiliśmy trzon, na przykład tak samo są oddawane odpady cały czas i dowożone, więc to nie jest najmniejsza ilość ton odpadów. Wiemy, jaki był powód tak 6-krotnego wzrostu ceny popiół. No przecież to jest 600%. Ludzie, moi złoci. To
To nigdzie tak nie ma, żeby drożało 600%. Jak co zostaliśmy wprowadzeni, przysłowiowy kanał i wszyscy inni ci, którzy zdecydowali się na podpisanie umowy. Może ja sobie po prostu odnoszę i powiem tak, odpowiem, dobrze, bo muszę to sprawdzić w cenniku, dobrze? Bo tego popiołu trochę u nas jest, u nas głównym materiałem, głównym paliwem jest węgiel, nie? I w okresie grzewczym, no, natomiast mam jeszcze jedno pytanie, bo tak, w momencie, kiedy obniżali cenę opłaty na 7 zł, przyjęliśmy, że mieszkańcom nie będą dostarczały worki na odpady zielone. Bodajże kwestia worków została uregulowana w regulaminie, tak? Ja nie widzę tutaj, bo przeoczyłem gdzieś coś, to jeżeli podniesiemy na 8 zł, więc to przywracamy bezpłatne worki na odpady zielone na mieszkańców. To myśmy tutaj nie zakładali wrócenia tej po prostu, żeby wrócić do tego systemu rozdawania worków, dlatego ja mówię, tutaj wszystko zależy, też będziemy, jesteśmy w trakcie ogłoszenia przetargów. Nie jesteśmy w stanie założyć, ceny rosną cały czas, ilość odpadów rośnie, więc na razie opieramy się na tym, musimy wiedzieć, jak to będzie wyglądało po przetargu, w sensie, jak będzie cena przodku w tym jest liczona, tak jak samo, jak ceny za dwie. W tym momencie na dzień dzisiejszy mamy informację, że ceny nie idą do góry, ale wykonawca może nas informować do 3 miesięcy przed zmianą takiej ceny. Na razie nie zakładaliśmy dostarczenia tych worków, jeżeli chodzi o specyfikację. Mokre, oczywiście na odpady mokre. Mokre, bo obniżając, zgodziliśmy się na to, że coś za coś. Bierzemy, tak, i zmniejszyliśmy częstotliwość, po to, żeby zaoszczędzić systemie. No i trudno by mieszkańcom na dzień dzisiejszy wytłumaczyć, że mają płacić więcej, a warunki się mają nie zmienić. No to jest nie do przyjęcia. Dziękuję. Czy jeszcze pan potrzeb mamy jakieś? Nie, dziękuję. Proszę, kto? Pan Filar, proszę. Ja chciałem jeszcze raz wrócić do kwestii tego podsumowania, które jest w drugiej stronie informacji. W punkcie trzecim i czwartym rzymskim mamy pozycję płyty z opłatę deklaracji, prawda? I to na 2014 rok określoną kwotę planowaną, taką nazwijmy, tak? Tak. I mamy kwotę poniżej na rok 2015, przynajmniej do 31 października, tak? Tak. Rozumiem, że do końca grudnia ta kwota jeszcze się zwiększy z tytułu. Tak, to jest wpływ, też kwota około 1 400 000. Mniej więcej za lat jest około 240 000, powinno być wpływ. 230 000. Bo proszę powiedzieć, czy ta strata, która tutaj jest w jakiś sposób zakładana, tak? Czy ona ma bezpośredni związek z zaległościami? Nie. Nie. Nie ma nic wspólnego z zaległościami. Pozycja numer 6 pokazuje z zaległościami. Jeżeli chodzi o pozycję numer 5, to jest strata, która jest. Samego systemu, samego w sobie. Tak. Z uwagi chociażby na tą zwyżkę kosztów składowania popiołu, tak? Chociażby. A czy jeszcze jakieś inne były na to czynniki, miały wpływ na... Tak, już taki kaszek wyliczyłem, to jest tak, jak mówię, wskazuje, że tutaj ilość oddawanych odpadów też wzrosła mniej więcej o 300 ton tutaj. Tych zielonych? Tak, dużo odpadów jest od... Tak. Czy nie, ogólnie wszystkich odpadów, tak? To są wielkogabaryty, odpady na tego rodzaju jak papa czy takie, to też są dużo. To nie jest tak, że jest jedna cena, w zależności od rodzaju odpadu, ta cena jest zróżnicowana. Czy taka papa, czy odpad szkodliwy, czy tak samo rozpuszczalniki, to wszystko składa się na kwotę, tak. Tutaj nie mamy do czynienia tylko suche, mokre i szkło, bo są odpierane te odpady każdego rodzaju. Tylko tutaj pan przewodniczący też o to zwracał, zresztą pan Kozęba o tym też wspomniał w swojej odpowiedzi.
przyjmujemy za rzecz oczywistą, że większość mieszkańców naszej gminy opala swoje budynki paliwem stałym. Najczęściej jest to węgiel, tak? Lub inne pochodne, które też dostarczają dużo większej ilości popiołu niż ten węgiel najgrubszy, powiedzmy. Ja cały czas zwracam uparcie, wybaczcie mi Państwo, ale będę o to z kolei pytał, czy możemy dokonać takiej zmiany w systemie, aby w jakikolwiek sposób promować tych, którzy nie dostarczają do systemu popiołu. Bo oni w tej chwili muszą solidarnie ponosić koszt tego, że jego sąsiad pali mułem, tak? I naprawdę, wierzcie mi Państwo, mnie jest trudno tym mieszkańcom wytłumaczyć. Bo oni pytają, dlaczego ja mam się dokładać do tego, że ja jestem ekologiczny, tak? Że ja opalam gazem, co już nie jest teraz synonimem jakiegoś bogactwa, bo to paliwo jest na tyle tanie, że jest porównywalne, powiedzmy, z węglem. Dlaczego ja się mam dokładać mojemu sąsiadowi, który nie dość, że kopci mi cały czas w okna, bo pali jakimś mułem wychodnym i tak, to jeszcze wystawia tony tego wpół spalonego paliwa. Więc zwracam, zadaję pytanie w tej chwili, czy my możemy, w zgodzie oczywiście z obowiązującymi przepisami, bo tylko o takim rozwiązaniu mówię, czy możemy wprowadzić do tego systemu taką regulację, która umożliwi na przykład podwyższenie stawki gospodarki, opłaty za gospodarowanie odpadami, a jednocześnie jakieś promowanie tych postaw ekologicznych. Tych, którzy na początek zajmiemy się tylko tymi, którzy mają ogrzewanie gazowe. Może w przyszłości zajmiemy się tymi, którzy mają kompostowniki i generalnie mniej frakcji mokrej, zielonej dostarczają nam do systemu. Nie zaczną Pani mogły się wchodzić po piątu lat. Cały czas jako gmina mamy obowiązek otwierać. To nic nie zmieni. Tak, ale to chodzi właśnie dokładnie to, co Pan powiedział o kompostownikach. Ja dokładnie prawie codziennie odbieram telefon. A proszę Panią, no a ten sąsiad to wystawił tyle zielonych worków, czemu ja mam za to płacić? Dokładnie jest ta sama sytuacja. W każdej sytuacji. No ale co my możemy zrobić? O to pytam. Czy możemy wprowadzić taką regulację do systemu? O ile w przypadku frakcji zielonej, prawda, skończy się to wyrzuceniem tej pozostałej części frakcji na mąkę, co będzie w sytuacji popiołu, bo wrócimy do tego, co Pani Sołtys sugerowała, tak? Czyli połowa popiołu wyląduje w lesie, tak? Czy w potoku. A chyba tego nie chcemy, bo to już mieliśmy, to już przerabialiśmy. Więc ja pytam raczej, czy jest możliwość takiego systemowego rozwiązania, które pozwoli nam na podniesienie tej stawki za gospodarowanie, a jednocześnie promowanie tych postaw ekologicznych, czyli na przykład przyznanie jakiejś ulgi tym, którzy nie produkują popiołu, nie wprowadzają go do systemu. Jeżeli chodzi o ulgi, to jedynie, ja to jeszcze dokładnie sprawdzę, ale jedynie wskazanie, jakie jest to, jeżeli chodzi o ulgi typowo zwolnienia. Nie ma wskazania takiego, jeżeli chodzi o opłaty, nie ma wskazania na przykład ulgę dla tego, kto ma kompostownik, albo ulgę dla tego, kto pali gazem. Nie ma takiego bezpośredniego wskazania w ustawie. Nie ma takiego tytułu. No dobrze, a to może z innej beczki, bo staram się znaleźć takie rozwiązanie. To może, czy możemy oczywiście przyjąć do naszego regulaminu, że osoby, które zadeklarują, i to już trzeba będzie wtedy się zastanowić, jak to weryfikować, tak? Ale które zadeklarują, że nie dostarczają popiołu do systemu, w zamian na przykład dostarczą jednak worki na mokre. No nie, no Państwo się śmiejecie, no jakaś to będzie ulga za tego człowieka, tak? No to nie proszę. Ale proszę Państwa, wykonawca panuje nad tym, co robią. Doskonale wie, gdzie jest odbierany popiół, a gdzie nie jest. To się odbywa w innych terminach. Ja zadaję pytanie. Proszę Państwa, najprościej jest wyśmiać propozycję. Ja oczekuję, że padnie inna, mądrzejsza. Ale ja pytam, czy jest możliwość, Panie kolego. No. No wydaje mi się to mało możliwe, ale sprawdzę. Może jakaś gmina już na to wpadła, może ktoś już coś opatentował, co przez nadzór prawny przeszło, prawda? Może nie musimy wyważać, mimo że już są uchylone.
cały czas będę przypominał, żeby w jakiś sposób tych akurat mieszkańców docenić. Bo oni mają poniekąd, tak jak pani powiedziała, w przypadku tych kompostowników, ale na razie stały kompost w spokoju, tak? Dlaczego? Popiół jest oczywisty, ale ktoś pani radzi. Nie, po kroczku, drogie pani, no nie musimy zrobić tego roku. Prosto jest sprawdzić, czy ktoś opala węglem, czy ktoś opala gazem, tak? No chociażby w formie deklaracji, a potem jeżeli się okaże, że oszukał, no to można podejmować inne działania. No tak, ale wydaje mi się, że mogła być taka sytuacja, że teraz mamy te ludzie dostać, że po prostu na odpady mogę deklarować, że nie oddaję tego pyłu, a jeżeli ją powstać, to nie by było bezpieczne. Może być taka, albo będą wysypywać tak, jak nie była sugestia. Wydaje mi się, że jednak mało mieszkańców tych 5-6 tysięcy ma i tak tylko się widać, jednak albo ma węgla, albo ma gazę. To czyli co, wszyscy czujemy to, że mówimy mieszkańcom, no trudno, jesteś ekologiczny i płaci. No, ale trzeba by było inaczej, trzeba by było rozeznać sytuację, czy więcej w gminie mamy właśnie palących... No ja myślę, że to chyba dzisiaj każdy jest w stanie powiedzieć, że więcej ludzi opala. Trudno jest zdecydować za większość, że im zabieramy, znaczy, że im każemy płacić więcej. No dlaczego? A ja właśnie zaproponowałem to rozwiązanie, które pozwoli, żeby wszyscy właśnie byli tam, ale tam wszyscy dostawali gratis. No, ale to do tego samego. A to nie będzie gratis, bo z kosztów systemu będziemy musieli zakupić te worki, czyli i tak zapłacą za to wszyscy. To nie będzie gratis. No tak, jak teraz wszyscy płacą za popiół, mimo że go nie produkują. Nie rozumiem. Ale nie ma złotego środka niestety. Ja tylko informację, jeżeli można, to wykonawca ostatnio wywoził liście i powiedział nam tylko tyle, że w ciągu jednego dnia z jednego sołectwa wyniósł 36 ton liści. Do Bielska na wysypisko śmieci. No to Państwo widzicie, jaki to jest problem. To nie jest problem popiół, który tam... No dobrze, że go odbierają i całe szczęście, bośmy o to walczyli, żeby popiół nie był wysypywany na sołę, gdzieś tam do potoka. A liści, zobaczcie, 36 ton z jeden dzień tylko, jeden dzień. Tak, panie sekretarzu, tylko że stawka chyba jest jednak tak zdecydowanie wyższa. Największy problem dla miasta, dla wysypiska Lipiku to jest to, że odpady zielone są problemem, bo one śmierdzą. Bo one gniją, trawa gnije, liście gniją i tu mają problem. Dlatego Bielsko ograniczyło to dość znacznie. W mieście jest większy problem z liściami, co z nimi zrobić. No, u nas by było łatwiej kompostowniki na przykład zaproponować ludziom. Damy wam, kupcie kompostownik, który przez ileś tam miesięcy do wiosny, to będzie mała ilość tego, nie będziemy wywozić nawet ton do Bielska. O to chodzi. Może by tą drogą iść i ludzi poprosić o to, żeby chcieli trawy kompostować, liście skompostować. Ja na przykład są starszym problemem. Wtedy byłoby to pytanie, o wiele taniej. A popiół odbierajmy, nie kombinujmy z popiołem nic, naprawdę. Uważaj na rozdanie, bo to jest warte. Pani bardzo proszę. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja byłam też właśnie jedną z tych radnych, które wnioskowały o to, żeby w jakiś sposób promować ekologię. W tej chwili bardzo wiele się mówi na temat smoga, który na przykład truje życie mieszkańcom Krakowa, drodzy Państwo. Jestka żywca, no jak teraz mam radio przedstawione, że dochodzi do tego, że zakazuje się palenia w kominkach. Nawet są takie projekty. I wtedy uzyskałam odpowiedź na moje pytanie właśnie od pań, że ustawa nie zakłada możliwości ulg właśnie tego typu. Ja najbardziej przychylam się do tutaj głosu pana radnego Wilarskiego, ponieważ uważam, że postawy proekologiczne trzeba wzmacniać, trzeba nagradzać. Nie ukrywam, że też mam tylko i wyłącznie gazowy kocioł. I też rodzi się we mnie bunt, dlaczego ja mam płacić tak samo, skoro nie odstawiam tego popiołu. Tak jak wielu mieszkańców, którzy w ten sam sposób gospodarują. Więc nie wiem, czy Rada jest w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie, ewentualnie poszukać może faktycznie jakieś gminy już w tym kierunku coś zrobiły i nadzór prawny, jak powiedział pan Wilarski, nie uchylił. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne i na fali przede wszystkim. A jeszcze teraz okres zimowy, gdzie faktycznie stężenie wszystkich tych substancji, które trują nas, w naszych miastach po prostu jest skandalicznie wysokie.
I my to wszystko wchłaniamy, my to wszystko wdychamy. Mało tego, proszę Państwa, myślę, że wystarczy wyjść na spacer. Kto ma psa, bo często jest w stanie to poczuć wieczorem. Nie da się grać i wygrać spacerem. Jeszcze tylko taką prośbę. Czy jest taka możliwość, abyśmy wyliczyli to, co mówił Pan Sekretarz? O ile więcej w roku 2015 kosztował nas wywóz frakcji Nowej Zielonej, tak, w stosunku do roku 2014, a o ile więcej kosztował nas wywóz popiołu z uwagi na zmianę tych stawek? Bo może w ten sposób odpowiem sobie na pytanie, co jest priorytetem, czyli co powinno być dla nas priorytetem. Może rzeczywiście jest tak, jak Pan Sekretarz powiedział, może to rzeczywiście ta frakcja mocna, zielona stanowi ważniejszy problem. Prawda? I przyszłości na przykład podjąć decyzję o ograniczeniu. Ograniczeń na przyszłość, jak będą to bardzo prosił, jeśli można to jak się taką informację. Ale no co my zrobimy? No to też jest problem. Pan koncert dwa pierwsze, a później pan Drewicki. Proszę. Co do możliwości długowego traktowania mieszkańców, którzy działają ekologicznie, to znaczy nie spalają węgla, nie spalają innych paliwa. No, obawiam się, że nie ma takiej możliwości. Ustawa nie przewiduje. Ustawa nie przewiduje żadnych ulg z tyłu, obojętne jakiego. Nie ma. W ustawie nie ma napisane, że Rada Gminy może to. Nie ma czegoś takiego. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia jest taka, że obawiam się, że Rada Gminy nie ma również statusu prawnego do ograniczeń ilościowych. Dziecko ograniczyło. No, jest panie sekretarzu, to, że dziecko ograniczyło, no to jest dziecko, prawda? I ja przynajmniej zapoznaję się z tą ustawą, szukając materiałów, no, nigdzie nie znalazłem, że gmina jako taka, która reguluje te kwestie odbioru, stawki i tak dalej, ma możliwość wprowadzenia limitu ilościowego. Powiedziane zostało tak, że odbieramy każdą ilość odpadów za ustaloną cenę. Być może to skłoniło pana prezydenta miasta do zorganizowania akcji później odbierania odpadów. Prawda, że no coś trzeba było z tym zrobić, no bo to nie jest tak, że ja sobie wezmę i do bagażnika mam włożyć te liści, to wszystko i wieść na wysypisko. No to na tym polegało, że jeżeli ja odpady zielone sam zawiozę do zakładu, to oni mnie przyjmą. Tylko przestali odbierać po prostu. No, cięli sobie koszty w ten sposób. Ale jeżeli mieszkaniec przywiózł na wysypisko, to musieli mi to odebrać za darmo. I bez względu na to, czy co on przywiózł na to wysypisko, to zawsze musieli mu to odbierać za darmo. Więc praktycznie cięli sobie tylko koszty odbioru, ale cięli dlatego, że to przecież chyba sita włosi im, prawda? Więc zakład komunalny im wozi w mieście, więc chcieli koszty swojego zakładu komunalnego w ten sposób. Bo jak nie, to by musieli więcej dołożyć do tego wszystkiego. Więc to nie wiem, czy są możliwości w tym zakresie. Natomiast ja, proszę Państwa, kieruję się wnioskami zawartymi tutaj na koniec tego opracowania, z których jednoznacznie wynika, że niewielką nadwyżkę odnotowano także w 2014 roku, co pozwala na wierzchnię teoretycznie na zamknięcie finansowe systemu 2015 i prognozuje możliwość utrzymania dotychczasowej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w 2016 roku. Taka jest treść zapisów w wnioskach na końcu opracowania. Jeżeli jest możliwość utrzymania takiej ceny w 2000, możliwość utrzymania, to ja uważam, że nie ma podstaw potem, aby poprosić mieszkańców cenę, nie mówiąc o tym, że nie dając im nic za darmo. Jeszcze odbierając te worki, które już odbierali, zakładając, że poczynamy 1 zł, ale nie dajemy worki, bo to powinno stanowić określoną ilość środków finansowych, które potrafią. Natomiast nie wiem o tym, że
odpadach zielonych jest bardzo istotne. No, istotnym czynnikiem jest, kiedy one są zbierane z odpadów zielonych. Bo jeżeli weźmiemy suche liście, zaniesiemy na wysypisko, to one ważą 1/10 tego, co jeżeli odwieziemy, jak pada deszcz. Mamy wszystkie ogrody, wiemy, jak to wygląda. Natomiast no, jest jeszcze jeden genialny sposób, który no, chyba co roku jest stosowany w Kobiolinach, w parku. Wgrabić na kubkę, podpalić i niech się pali tydzień czasu. W parku mogą zostać te liście. I mogą się palić te liście. No i tak się palą. Tak to tylko. Dziękuję. Dziękuję pan Drzewiecki, proszę. Ja chciałem odnieść się do słów pana sekretarza. Czy jest możliwość, bo ja uważam, że no, które miasto rozumie, jeżeli chodzi o te odpady zielone, ale na wsi to jak się tak przyglądam czasem, no, to jest czyste lewictwo i cwaniactwo, że ktoś po prostu nie ma z tym co zrobić. Gdyby to ograniczył, jak pan sekretarz mówił, na przykład do 120 litrów, ci co są leniwi i cwani, mają więcej dużo czy tej zielonej, czy trawy, czy liści, nie płacą więcej za ilość pozostałych tych worków, którym się nie chce. No bo to, no ja nie wiem, ale jak to można zutylizować gdzieś do rogu, gdzieś tam, no ale no, robią no, jak robią. Przyjdzie i poza tym. Ale nie, ale ja mam na przykład, że mam w rogu parku stopień, no i mam, coś się daje tam, nie? Ale pozwólcie mi skończyć, bo nie wiemy, o co mi chodzi. Czy te pieniądze na przykład obciążyć ich tak? Dlaczego nie ma? No, ale tak naprawdę więc trzeba... Ale zielone nie ma problemu takiego jak... Ale tak, już zakładają, że na terenie nie będzie problemu z odpadami obcymi, a jesteśmy co roku na przykładzie, naprawdę. Jeżeli jest apel do mieszkańców, taki przykład, na przykład, ja muszę już od takich podstawowych mocy, ale tak naprawdę skargi, tak samo jak znaliście, były skargi na ilości oddawanych wiatrów, które muszą odejść po skupie i tutaj nie ma problemu, a one po 40, po 20 jest jeden z samych wiatrów. Ale musimy, dokładnie, ale musimy odbierać. Więc tutaj nie ma... Nie odbierzemy mnie, to pan na nowo. No tutaj to trzeba może apelować do świadomości ekologicznej mieszkańców, nic innego. No nic innego. Ale to nie dobrze, pan Filar Fugę. Mówimy o tym, że ustawodawca nie przewidział możliwości jakiegokolwiek promowania postaw ekologicznych, tak? Ale proszę mi, proszę panią skarbnik prosić, żeby mnie pani skarbnik pilnowała. Czy ja się bardzo pomylę, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której nasz system gospodarowania odpadami przyniesie stratę, to tą stratę będziemy musieli uzupełnić ze środków budżetowych, czyli z podatków wszystkich mieszkańców, tak? To skoro już tak bardzo państwa uraziła moja propozycja dawania worków gratis, to ja mam może inną propozycję. To podnieśmy wszystkim te opłaty z tytułu gospodarowania śmieciami, a dajmy możliwość wystąpienia mieszkańcom, którzy posiadają ekologiczne źródła, takie jak gazowe na przykład, ogrzewania, wystąpienia do wójta raz w roku z wnioskiem o umorzenie im z podatku należnego tej różnicy. To nie będą duże pieniądze w przypadku gospodarstw, bo to będzie tam 20-30 zł. Jak komuś się to chciało, to napisze, tak? No, no nie, ale to co innego? Podstawy do umorzenia są wymogi. No to ja się o to pytam, proszę mi powiedzieć, to się tak nie da. Czy nie możemy ich zwolnić z jakiegoś obciążenia dodatkowego tytułu ekologicznego rzuca? Czy jeszcze ktoś, proszę państwa? No pani skarbnik może, bo to rzeczywiście... Może przyjmowane, ale teraz jest, to jest podobny temat już. Bo zauważyli państwo, że kolejnym punktem tam będzie w programie będzie cena odpadów komunalnych w roku 2016. I nasze przemyślenia tutaj są takie, skoro rodzi się w tym
już wątpliwości dość dużo co do popiołu, do ceny popiołu, ilości tego popiołu, a tych analiz no niestety na ten czas nie mamy. Koleżanki tu przygotują, ale w chwili obecnej ani państwo, ani my nie dysponujemy. Co do tych zielonych i jaka to jest wartość, to i my tutaj mamy taką propozycję, nie wiem, jak państwo podejdą do tej propozycji, aby może tą cenę, kwestię ceny podwyższenia względem pozostawienia odłożyć do czasu rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów komunalnych w roku 2016, jak również wynegocjowanie ceny z instalacją w Bielsku-Białej. Dlatego, bo to są dwa główne czynniki kosztowe, prawda? Wiadomo, że ta obsługa nie jest aż tak kosztowa jak te dwa elementy, więc po przetargu możecie państwo wrócić do rozmowy, do przedyskutowania, czy to będzie 7 zł nadal, czy się zmieścimy w tym, czy jednak będzie konieczność dopłaty, a jeśli będzie konieczność dopłaty z budżetu gminy, no to pewnie byłoby nieodzowne podniesienie tej kwoty, żeby budżet nie obciążać. Ale na to jeszcze jest czas, bo niestety pewnymi elementami nie dysponujemy, pewnymi wiadomościami, a poza tym no, nie mamy rozstrzygniętych przetargów na te istotne sprawy, prawda? Mi się wydaje, że bardzo słuszna racja i odkładamy ten temat. Kiedy te przetargi będą? Nie ma już tego rozstrzygnięte. Czyli odkładamy informacje, wszystko zamykam. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do analizy projektu uchwał przygotowanych pod obrady w ramach sesji Rady Gminy. Siedzimy już bardzo długo. A to może zrobimy z tego punktu widzenia. Ten pierwszy punkt może zrobimy, proszę państwa. Dwa punkty są, to zbliżone są tematy dotyczące następujących spraw. Dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok i sprawie proszę, udzielę tutaj głosu pani skarbnik. Proszę państwa, materiał, które objaśnienia mamy na ostatnim. Tak, które państwo otrzymaliście, jest tylko i wyłącznie zmiana w budżecie gminy na ten rok, nie ma WPR, jak zauważyliście państwo, a to dlatego, że będziemy jeszcze w tym roku mieć najmniej jedną sesję i na której będziemy dokonywali ostatecznie zmian w budżecie, będziecie państwo dokonywali. To też Regionalna Izba Obrachunkowa prosiła, aby żeby nie zarzucać tymi uchwałami, nadmiarem tych uchwał, żeby te już zmiany ostateczne WPF-u dokonać po ostatnich zmianach państwa w Radzie. I jak powiedziałam, jest tylko zmiana w budżecie, tych zmian nie ma dużo, jest koniec roku, no już czas najwyższy przyjrzeć się temu budżetowi, jak wygląda jego realizacja. I tak, proszę państwa, pozostały nam nieznaczne oszczędności na oświacie, a konkretnie na utrzymaniu przedszkoli i część środków możemy jakby zmniejszyć wydatki o pewną kwotę, pokrywając dziurę, wszystko powiedziałam, budżetową w dochodach niewykonanych, które wiemy, że nie wykonamy, a są to głównie dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Jest to kwota 36 tysięcy, którą mogliśmy obniżyć, 38 tysięcy, o którą mogliśmy obniżyć budżet. Proszę państwa, skąd ta oszczędność? Proszę państwa, w dwóch sołectwach, mianowicie gdzie funkcjonują przedszkola jeszcze nie publiczne, Bujak i Porąbka, zmniejszyła się liczba dzieci, to też ta dotacja no, jest odpowiednio mniejsza. I część z tych pieniążków również przeznaczyliśmy tutaj w tym projekcie na sfinansowanie wniosków, które państwo pozytywnie zaopiniowali, a mianowicie do wyposażenie GOK-u w programy komputerowe. Na poprzedniej komisji, na jeszcze wcześniej komisji był taki wniosek pozytywnie zaopiniowany. Proszę państwa, do dochodów, które no nie będą zrealizowane na moich analizach, to jest podatek od spadków i darowizn, proszę państwa, nie są to duże kwoty, ale jak jest możliwość skorygowania, obniżenia wydatków, które niekoniecznie muszą być poniesione, więc tutaj dobrze by było ten budżet troszkę urealnić. Podatek dochodowy od osób prawnych. Proszę państwa, podatek dochodowy od osób prawnych to jest takim dochodem, który nam robi bardzo dużo takich psikusów. Bardzo źle nam szedł w poprzednich latach, potem dwa lata czy półtorej roku rewelacyjnie byliśmy zachwyceni realizacją podatku dochodowego od osób prawnych i od półrocza tego roku znowu coś dziwnego zaczyna się dziać i podatek idzie w dół, źle spływa i tej realizacji nie będzie. Proszę państwa, no i również wpływy ze sprzedaży wyrobów. Zmalała nam liczba dzieci, zmalała nam również w naszych przedszkolach, szkołach, przedszkolach głównie. Proszę państwa, zmalała nam również w naszych placówkach liczba korzystających z obiadu. To też te wpływy są odpowiednio mniejsze. Te wydatki oczywiście na żywienie też będą mniejsze. Natomiast proszę państwa, mamy dość dobrą sytuację, gdzie w paru pozycjach mamy ponadplanowe dochody, które właśnie te braki tych pozostałych dochodów mogą pokryć. Do takich dochodów należą wpływy z podatku od nieruchomości. Nie ma dużych, proszę państwa, jakichś
nieruchomości, które żeśmy zbyli, są to pojedyncze działki, pojedyncze takie nieruchomości po 5 tysięcy, po 10 tysięcy, ale uzbierały się jakieś drobne kwoty, które zasiliły budżet. Nie były one aż tak, takiej wysokości planowane. Podatek od czynności cywilnoprawnych, ten podatek też akurat realizuje nam Urząd Skarbowy, ale tutaj jest dość dobra sytuacja. Odsetki od nieterminowych wpłat. Proszę Państwa, była jedyna taka wpłata ponad 60 tysięcy bodajże od spółki Orange, którą zaskarżyliśmy, znaczy obciążyliśmy zaległymi podatkami, sprawa trafiła do SKO, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, część podatku wyegzekwowaliśmy, część jeszcze jest w sądzie, od części się spółka odwołała, ale póki co nam płaciła odsetki od nieterminowych wpłat i no, również zasiliło dodatkowo ten budżet. Pytanie, czy nie będziemy musieli czasami wrócić, gdybyśmy sprawę przegrali. Bo jak mówię, jeszcze jest Naczelny Sąd Administracyjny i sprawa jest w toku. Ale póki co pieniążki no, wpłynęły i są na naszym koncie. I wpływy, proszę Państwa, z różnych dochodów i opłat. Tutaj mamy wpłaty innych gmin z tytułu korzystania ich dzieci, ich mieszkańców z naszych przedszkoli. Tyle, proszę Państwa, takich zmian, to są takie procesy kosmetyczne już na koniec roku, które czynimy. Nie ma ich dużo, no bo jakoś tak udało nam się pozamykać te duże sprawy, które były najbardziej gorące i baliśmy się o ich realizację. No a to, co się nam udało teraz jeszcze usystematyzować, to postarałam się zawrzeć w tym projekcie uchwały. Będzie jeszcze jedna zmiana już na sesji budżetowej, jeśli będziemy budżet uchwalać w grudniu, a planujemy to 22, to jeszcze jakieś tam zmiany pewnie się znajdą. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie widzę. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie. Dziękuję. Jeszcze ten jeden punkt zrobimy, proszę Państwa, dokonanie zmian w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jak czytamy pierwszą stronę, to jest, że w paragrafie pierwszym punkt 7 dodaje się podpunkt D. Niby to naszej gminy mamy na końcu WOIP informacja, prawda, że nie dotyczy, ale jesteśmy zobowiązani je w cudzysłowie. Powiem, proszę Państwa, 22 października prezydent podpisał ustawę rewitalizacyjną. Stawki tej nie mogliście Państwo przyjąć w swojej uchwale, którą właśnie chyba 22 października, 7, przepraszam, uchwalaliśmy, bo nie była jeszcze ogłoszona. Więc teraz podejmuje się tą stawkę, jak napisaliśmy w informacji, takich gruntów rewitalizacyjnych objętych rewitalizacją na terenie naszej gminy nie ma, ponieważ takie grunty winny znaleźć się w planie zagospodarowania przestrzennego. U nas takich nie ma, ale stawka musi być ustalona i najlepiej, żeby ona była tutaj w tej sytuacji stawką maksymalną, żeby minister nie miał podstaw do obniżenia tam subwencji wyrównawczej, że obniżamy sami od siebie stawkę, która jest maksymalna, jak wskazana tutaj przez Urząd. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy za 35, 8 minut przerwy.